Nieuchronnie nie zbliża się koniec roku, więc nadchodzi czas podsumowań, a oczywiście z podsumowaniem roku nieodłącznie wiąże się rozliczanie podatku, czyli coś, czego chyba nie lubi żaden inwestor. No i nie tylko zresztą inwestor, no bo gdy mieliśmy dobry rok, zapłacimy wysoki podatek belki, a gdy ponieśliśmy stratę, wprawdzie podatku nie zapłacimy. No ale cóż, jak rozliczycie zatem z handlu kontraktami terminowymi? Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii z dźwignią na GPW, której partnerami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Dom Maklerski Boś. W tym odcinku zajmę się tematem, który być może nie należy do tych najprzyjemniejszych, no ale jednak każdy inwestor, każdy spekulant musi się z nim zmierzyć i to każdego, każdego roku, każdego aktywnego roku mowa oczywiście o rozliczeniu podatku z naszych inwestycji, co musimy zrobić zarówno jeśli zamknęliśmy konkretny rok z zyskiem, jak i ze stratą i oczywiście do samego rozliczenia PIT za 2021 rok jest jeszcze sporo czasu, ale jeśli w tym roku korzystałeś z kontraktów terminowych, to już teraz warto się dowiedzieć, jak ująć je w zeznaniu podatkowym. <laughs> o samych terminach powiem na końcu tego odcinka. Natomiast zanim przejdę do tematu, dodam tylko, że nie jestem doradcą podatkowym, a materiał ma charakter edukacyjny. Przypominam też, że kontrakty terminowe to lewarowane instrumenty pochodne i one cechują się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Nie są też odpowiednie dla każdego uczestnika rynku. Mimo, że mm, informacji w sieci na temat e, rozliczania podatków, akurat z transakcji na kontraktach terminowych jest jak na lekarstwo, no to samo w sobie to jest bardzo proste i nie powinno nikomu sprawiać trudności, szczególnie jeśli ograniczamy się do kontraktów terminowych, które są notowane na GPW i jeżeli korzystamy z rachunku w polskim domu maklerskim. Zasada jest bardzo prosta. Zysk osiągnięty podczas transakcji z wykorzystaniem kontraktów terminowych, czy też opcji, jest zaliczany do tzw. dochodów kapitałowych i jest objęty oczywiście zryczałtowanym podatkiem 19%, który powszechnie jest Nazywany podatkiem Belki. Można więc powiedzieć, że kontrakty terminowe i w ogóle instrumenty pochodne, czyli derywaty, rozliczamy na bardzo podobnej zasadzie do transakcji wykonywanych na papierach wartościowych, czyli na przykład na akcjach. Tak więc, jeżeli przykładowo mamy jeden rachunek maklerski i w ciągu 2021 roku wykonywaliśmy wyłącznie transakcje na kontraktach terminowych, powiedzmy, że dały nam one łącznie 8,5 tysiąca zł zysku, no to będziemy musieli zapłacić od tego podatek belki w wysokości 1615 zł, czyli 19% od tej kwoty naszego zarobku. Jeśli ponieśliśmy stratę, no to nie odprowadzamy podatku, chociaż sama strata z poprzednich lat jest dosyć istotna, ale o tym za chwilę. Natomiast to nie znaczy, że nie musimy się rozliczyć, jeżeli nie, ponieśli, jeżeli nie odnieśliśmy. Zysków, a ponieśliśmy stratę, nie znaczy to, że znika nam obowiązek rozliczenia podatku, rozliczenia e, e, i tu. Podatek rozliczany jest oczywiście od zamkniętych pozycji. Mimo tego, że futuresy funkcjonują, jak wiesz, w systemie <coughs> codziennych rozliczeń po zamknięciu sesji, to obowiązek podatkowy powstaje po tym, jak zamkniemy pozycję albo wtedy, kiedy kontrakt wygaśnie. Polskie domy maklerskie i brokerzy na początku roku wysyłają swoim klientom formularz PIT 8C, który jest określany jako informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. I to właśnie w formularzu PIT 8C znajdziemy informacje na temat uzyskanego dochodu albo straty dla konkretnego rachunku inwestycyjnego, i to zarówno w przypadku transakcji rynku akcji, czy instrumentów pochodnych, w tym futuresów, w tym opcji, czy CFD. Jeśli mamy kilka kont maklerskich u różnych brokerów, z których aktywnie korzystaliśmy w danym roku, no to otrzymamy od każdego osobny formularz PIT 8C. Załóżmy, że w jednym domu maklerskim handlujemy wyłącznie kontraktami terminowymi, no bo powiedzmy, że ma dobre prowizje, czyli odpowiednio niskie. A w drugim prowadzimy transakcje wyłącznie na rynku akcyjnym, no bo powiedzmy, że do konkretnej wartości obrotu mamy zerowe opłaty maklerskie, więc nam się to opłaca i na rachunku na którym korzystaliśmy z futuresów ponieśliśmy łączną stratę 2000 zł ale na rachunku akcyjnym osiągnęliśmy zysk 3000 zł więc jak nie trudno policzyć nasz łączny zysk to 1000 zł w tym konkretnym roku kalendarzowym no i to on będzie kwotą do opodatkowania no i podatek oczywiście wyniesie 190 zł i oczywiście podatek belki zawsze jest zaokrąglany do pełnych złotówek. Jako inwestorzy indywidualni rozliczamy inwestycje kapitałowe w arkuszu PIT-38, który teraz widzisz na slajdzie. I bez względu na to, ile mamy PIT-ów 800 w danym roku i z jakich instrumentów finansowych korzystaliśmy, łącznie osiągnięty dochód wpisujemy w komórce 26, a łącznie poniesioną stratę w komórce 27. Oczywiście najprawdopodobniej najwięcej osób robi to za pomocą programów do wypełniania pitów, dzięki czemu jest to wygodne i nie trzeba niczego poza wpisaniem odpowiednich liczb nie trzeba niczego ręcznie liczyć. Ale jeżeli chcemy to skalkulować ręcznie, to dochód kalkulujemy poprzez odjęcie łącznych kosztów uzyskania przychodu z wszystkich pitów C, 8C, jakie dostaliśmy, od łącznego przychodu, czyli od B. Od komórki B odejmujemy C, wartość C. No i stratę odwrotnie, łączny przychód odejmujemy od kosztów uzyskania przychodów. Czyli od C komórki odejmujemy B. I to co istotne, jeżeli w danym roku zaliczyłeś albo zaliczyłaś stratę, no to oczywiście nie ma z tego powodu jakichś, no nie ma powodów do radości. Natomiast ta strata wcale nie idzie na marne, można tak powiedzieć, że w pewien sposób może się nam nawet przydać, bo mamy prawo do obniżenia podatku od dochodów osiąganych w kolejnych latach mm, poprzez rozliczenie straty. I tutaj trzeba mieć na uwadze jednak to, że straty można rozliczyć maksymalnie do pięciu lat kalendarzowych wstecz, i że w jednym roku odliczenie straty od dochodów kapitałowych, tych do opodatkowania, nie może przekroczyć połowy jej wartości, no i też nie może być ta kwota, którą odliczamy, wyższa niż wysokość deklarowanego dochodu w danym roku. No ale to chyba jest oczywiste. I na sam koniec. Kilka słów o samych terminach związanych z rozliczeniem podatkowym, których lepiej nie przekraczać, lepiej nie prosić się o kłopoty, nie tłumaczyć się, nie pisać pism, odwołań itd., itd. Warto mieć je na uwadze i nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę, bo potem może się okazać, że tutaj na przykład ciężko się zalogować, jeżeli robimy rozliczenie elektroniczne albo coś nam wypadnie, zapomnimy itd. itd. Zacznijmy od tego że jeżeli prowadzimy rachunek inwestycyjny w polskim domu maklerskim czy u polskiego brokera, no to ma on obowiązek wystawić nam formularz PIT 8C, o którym mówiłem i musi to zrobić do 1 marca przyszłego roku. Każdego zresztą roku. W 2022 roku to będzie wypadało w poniedziałek. I może to zrobić zarówno w formie elektronicznej, może to też zrobić... Listownie PIT 8C elektroniczny jest tak samo ważny jak który, taki, który dostaliśmy w formie fizycznej jako list. I PIT 8C dostaniemy natomiast tylko wtedy, kiedy w danym roku kalendarzowym zrobiliśmy, dokonaliśmy zbycia papierów wartościowych albo zamknęliśmy transakcję z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, czyli dokonaliśmy po prostu operacji sprzedaży, zamknięcia transakcji. Czyli nawet jeżeli w danym roku kupimy na przykład akcje kilkunastu różnych spółek nie sprzedamy żadnej z nich do 31 grudnia, no to mimo tego, że była aktywność na naszym rachunku, to formularza pid 8 c od domu maklerskiego nie dostaniemy, no bo nie pojawi się podstawa do opodatkowania, ani do odliczenia straty. I tak samo, jeżeli na przykład w grudniu otworzymy pozycję na jakimś futuresie, oczywiście w grudniu już w taki sposób, żeby ten futures... Akurat nie będzie to grudniowy futures, który wygaśnie, ale powiedzmy, że na kolejnej serii kontraktów otwieramy pozycję, która, którą będziemy przetrzymywać e, na przykład do połowy stycznia. No to za taką transakcję, ta transakcja też nie zostanie ujęta w PIT 8C, ponieważ nie została zamknięta. Za PIT 8C oczywiście, za tamten e, zamknięty rok. Ta pozycja zostanie przeniesiona na rok kolejny. Mm. Natomiast, jeżeli korzystamy z zagranicznego brokera, z zagranicznego domu maklerskiego, no to nie, nie mamy za bardzo co liczyć na to, że dostaniemy PIT 8C, ponieważ zagraniczne firmy inwestycyjne po prostu nie mają obowiązku nam go wysyłać, nie mają obowiązku nam go przygotowywać. Natomiast na większości zagranicznych rachunków możemy wygenerować sobie pełen bilans wszystkich transakcji, który można wrzucić sobie do Excela albo wydrukować w jakikolwiek inny sposób, i on pełni nam podobną funkcję jak PIT-8C, to sprawia, że rozliczenie podatku nie jest jakoś specjalnie trudne, nawet jeżeli mieliśmy więcej pozycji. Jeśli chodzi o terminy, które dotyczą nas samych, jako traderów, jako inwestorów, no to zarówno deklaracje PIT-37 i PIT-38, jak i też zresztą większość innych pozostałych, musimy złożyć do, w przyszłym roku, do wtorku 2 maja. Musimy rozliczyć do 2 maja 2022 roku, rok 2021. W 2022 roku mamy trochę więcej czasu, z tego względu, że no zazwyczaj jest to ostatni dzień kwietnia, ale on w przyszłym roku wypada w sobotę, a w poniedziałek 1 maja obchodzone będzie święto pracy. Jeśli natomiast chodzi o przelew do Urzędu Skarbowego, w którym przekażemy należną kwotę podatku belki za poprzedni rok no to powinniśmy go wykonać tak, żeby został zaksięgowany najpóźniej w ostatni dzień składania zaznania podatkowego, czyli więc najlepiej zrobić przelew nie później niż dzień roboczy przed deadline'em, czyli w przyszłym roku, w piątek, 29 kwietnia, tak żeby się nie prosić o kłopoty. Dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że do czegoś Ci się przyda. Jeżeli tak, daj łapkę w górę, no i oczywiście subskrybuj kanał FX ja przypominam, że w sprzedaży jest 29... 20 przepraszam 7. Najnowsze wydanie naszego drukowanego magazynu szczególnie zachęcam cię do prenumeraty z kodem rabatowym Wiedza 20% zniżki. Czy to na pojedynczy magazyn, czy na prenumeratę, czy chociażby na nasz najnowszy kurs psychologii inwestowania, takiego jako, jakiego jeszcze w polskim inwestycyjnym internecie nie było. My natomiast widzimy się w kolejnym odcinku z dźwignią na GPW. Do zobaczenia i oczywiście życzę jak najwyższego podatku Belki za 2021 rok. Cześć!